Cześć, z tej strony Grzegorz Skwarnecki i witam Was na moim kanale. Jeżeli kiedykolwiek miałeś problem z ustawieniem podstawowych parametrów w swoim aparacie, jeżeli Twoje zdjęcia nie wychodzą tak, jak byś chciał, albo tak, jak widziałeś je w magazynie National Geographic, to dobrze trafiłeś. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co to jest trójkąt ekspozycji i jak te parametry ustawiać. Zapraszam. Coraz większa ilość osób ma aparaty. Nie mówię tutaj o takich wbudowanych w telefon, ale o lustrzankach i bezlusterkowcach. Niestety nadal dosyć duża ilość osób korzysta z funkcji automatycznych, przez to pozbawiając się świadomego wykorzystywania takich dobrodziejstw jak głębia ostrości, jak rozmazanie ruchu i kilka jeszcze innych rzeczy. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak wykorzystać te parametry podstawowe, jak ustawiać je, tak aby móc z tych właśnie dobrodziejstw skorzystać. Ale zanim powiemy sobie o tych podstawowych parametrach, które są w aparacie, najpierw wytłumaczmy sobie, co to jest w ogóle ekspozycja, ponieważ bardzo często będziemy tego słowa używali. Ekspozycja jest to ilość padanego światła na matrycę konieczna do uzyskania poprawnie naświetlonego zdjęcia lub filmu. I aby tą ekspozycję poprawnie nastawić, musimy skorzystać właśnie z tych trzech parametrów takich podstawowych. Jest to przysłona, czas otwarcia migawki i ISO. Pierwszym parametrem, o którym sobie powiemy, jest przysłona. Przysłona, chociaż często ustawiana w aparacie, tak naprawdę występuje w obiektywie. Jest to taka zasłonka w naszym obiektywie, która reguluje ilość wpadanego światła. Im mniejszą wartość ustawimy, tym otwór względny jest większy i więcej światła dociera do naszej matrycy. Im większą wartość ustawimy, tym mniejszy otwór względny i tego światła dociera mniej. Ale czy przysłona ma jeszcze jakiś wpływ na nasze zdjęcia? Oczywiście, że ma. Przysłona reguluje też jest takie coś jak głębie ostrości. OK, spokojnie, już tłumaczę, zostańcie ze mną. Głębia ostrości, najprościej tłumacząc, to jest obszar przed i za obiektem, na który ustawiliście ostrość, gdzie ta ostrość jeszcze występuje. OK, to może powiem to jeszcze prościej. Przysłona ma wpływ na to, czy nasze tło lub pierwszy plan są bardziej lub mniej rozmyte. Drugim parametrem, o którym sobie powiemy, to czas otwarcia migawki. Migawki, czyli właśnie tego. Migawka to nic innego jak taka mała kurtyna w naszym aparacie, która podnosząc się wpuszcza światło do matrycy. Im szybciej się ona porusza, tym mniej światła dochodzi. Im wolniej, tym więcej. Ale czy ma ona jeszcze jakiś wpływ na nasze zdjęcia lub filmy? Oczywiście, że ma. Jaki ma wpływ? Ano taki. Jeżeli ustawicie sobie trochę dłuższy czas naświetlania, powiedzmy 1:20, no to oprócz tego, że wpadnie Wam więcej światła, to jeszcze ruch, który rejestrujecie, będzie bardziej rozmyty. Jeżeli ustawicie na przykład 1:1000, czyli już w miarę krótki czas otwarcia migawki, wtedy ten ruch będzie bardziej zamrożony, ale niestety wpadnie Wam mniej światła. Jeżeli na przykład chcecie rozmyć wodę, albo na przykład chmury, może chcecie zaznaczyć fajny ślad świateł samochodu, który przejeżdżał w nocy, wtedy powinniście ustawić długi czas otwarcia migawki. Ale jeżeli na przykład chcecie zamrozić akcję, nie wiem, robicie zdjęcia sportowe na przykład, to wtedy powinniście ustawić jak najkrótszy ten czas. I tutaj taki mały pro tip, taka rada. Jeżeli fotografujecie z długimi czasami otwarcia migawki, to musicie pamiętać i wiedzieć o tym, że aparat nie tylko rejestruje ruch, który się dzieje przed obiektywem, ale także ruch samego aparatu. Dlatego wtedy polecam Wam skorzystać ze statywów albo z jakiejś podpory, tak aby aparat był stabilny i zdjęcia nie były rozmazane. Trzecim parametrem, o którym będziemy mówili, to ISO. ISO albo z angielskiego ISO to nic innego jak ustawienie czułości Waszej matrycy. Im mniejszą wartość ustawicie, na przykład 100, tym Wasza matryca jest mniej czuła i mniej światła potrafi wyłapać. Im wyższa, tym więcej światła wyłapuje, na przykład z bardzo trudnych warunków oświetleniowych potrafi wychwycić wtedy więcej światła. Ale tak samo jak w przypadku pierwszych dwóch parametrów, tak samo i ten ma wpływ na Wasze zdjęcia albo filmy. A jakie? Już mówię. ISO wpływa na jakość Waszego filmu lub zdjęć. Nie będę się tutaj zagłębiał, bo to są to bardzo sprawy techniczne, ale jedno musicie wiedzieć na pewno, że im wyższą wartość tego ISO ustawicie, tym większe szumy pojawiają się na Waszym filmie lub zdjęciu. Szumy, czyli takie kropeczki. Dlatego też ustawianie najwyższych parametrów tego ISO w Waszym aparacie może się totalnie zmieniać z celem. Oczywiście różne aparaty różnie reagują. Musicie popróbować i zobaczyć, na jakim poziomie u Was pojawiają się już te szumy. I tu taka znowu mała rada, taki znowu pro tip. Zawsze starajcie się trzymać to ISO na najniższym możliwym poziomie, w zależności oczywiście od tego, jakie macie warunki oświetleniowe. OK, ale czy te parametry odnoszą się tak samo do zdjęć, jak i do filmów? I tak, i nie.
Film rządzi się innymi prawami. Widzicie, do filmu dochodzi jeszcze jeden parametr, który się nazywa ilość klatek na sekundę. Jest to ilość pojedynczych obrazów wyświetlona w ciągu sekundy. Ale mimo tego, że dochodzi nam taki parametr, najczęściej, może nie najczęściej, ale dosyć często, będziemy używali parametru przysłony i parametru ISO. Dlaczego? Już tłumaczę. Nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, bo to znów techniczne sprawy. Wiedzcie jedno, że większość filmów, które oglądacie w kinie, wyświetlana jest w 24 klatkach na sekundę. I właśnie dzięki takiej ilości klatek i odpowiedniej ustawionej wartości czasu otwarcia migawki mamy taki filmowy wygląd, do którego się przyzwyczailiśmy. I tu znów nie będę się wdawał w szczegóły, ale zaczynając film musicie ustawić podstawowy parametr, czyli ilość klatek na sekundę. I niezależnie od tego, jaki ustawicie ten parametr, wasz czas otwarcia migawki powinien być zawsze dwukrotnie wyższy od tego parametru, czyli od ilości klatek na sekundę. Jeżeli ustawiacie 24 albo 25 klatki na sekundę, no to ustawiacie czas otwarcia migawki 1/50. Jeżeli ustawiacie na przykład 100 klatek na sekundę, no to 1/200. I tak dalej, i tak dalej. Ta reguła nazywa się regułą 180 stopni, a to dlatego, że kiedyś kamery miały okrągłą migawkę. Jeżeli chcecie więc uzyskać ten filmowy wygląd, powinniście stosować właśnie tę regułę. I teraz wracając do mojej poprzedniej myśli, to właśnie przez to będziemy głównie używali ISO i przysłony. A dlaczego? Ano wyobraźcie sobie taką scenę, że wychodzicie z jasnego dworu, wchodzicie do ciemnego pomieszczenia. Cały czas filmując. Wtedy wasza ekspozycja jest za ciemna i musicie poprawić ją. I właśnie wtedy powinniście skorzystać albo z przysłony, albo z ISO. Jeżeli zmienicie czas otwarcia migawki, to wasz film będzie wyglądał dziwnie. Czy zawsze powinien ustawiać parametr na 24 albo 25 klatek na sekundę? Nie, nie zawsze. Wszystko zależy od tego, co chcesz uzyskać. Jeżeli chciałbyś uzyskać efekt slow motion, czyli takiego spowolnienia ruchu, no to powinieneś ustawić przynajmniej dwukrotnie wyższy ten klatkarz. 50, 60 klatek na sekundę, 100, 120, albo jeżeli wasz aparat potrafi, to nawet wyżej. Wszystko zależy oczywiście od waszego sprzętu. Co to oznacza? Jeżeli powiedzmy nagracie sobie w 100 klatkach na sekundę i później przekonwertujecie go na 25 klatek w programie do obróbki, na przykład w Premiere Pro, wtedy wasz film będzie spowolniony czterokrotnie. Czyli wasze 100 klatek zamiast w ciągu sekundy będzie wyświetlone w 4 sekundach, ale to nadal będzie płynny obraz. Ale spowolniony. I to jest cały ten efekt. I tutaj taka mała rada, taki mały protip, żebyście pamiętali, że jeżeli chcecie uzyskać taki efekt spowolnienia, to nie nagrywajcie czasami 24 albo 25 klatek na sekundę, ponieważ to jest ta granica płynności filmu. Jeżeli nagracie w 24 klatkach i będziecie chcieli go spowolnić o połowę, to zamiast 24 klatek w ciągu sekundy wyświetli się tylko 12, a 12 to już jest za mało, żeby film był miły w odbiorze. I to już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie lajka, napiszcie coś w komentarzach, będzie mi miło. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się zrobić jeszcze jeden taki poradnik o innych funkcjach w aparacie, które z punktu widzenia amatora może nie są tak ważne na początku, ale tak czy inaczej trzeba je poznać, żeby móc jeszcze lepiej robić zdjęcia. Takie rzeczy jak balans bieli, ustawienie ostrości, histogram i kilka jeszcze innych rzeczy. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.